W Polsce urządzenia elektryczne są przyczyną powstawania około 9 tysięcy pożarów w ciągu roku. Najwięcej pożarów jest skutkiem wad urządzeń elektrycznych, pozostałe zaś są wynikiem nieprawidłowego sposobu ich użytkowania. Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczyć można zły stan bądź niewłaściwy rodzaj izolacji, nadmierne nagrzewanie się pracujących urządzeń elektrycznych, błędne połączenia uzwojeń, przewodów sterujących lub zasilających oraz ewentualne zwarcia czy przepięcia występujące w instalacjach elektrycznych. Należy tutaj pamiętać, że każde urządzenie elektryczne może zostać dopuszczone do użytkowania tylko wtedy, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zasad bezpieczeństwa nie zagraża ono życiu i zdrowiu ludzi, zwierząt domowych, a także mieniu. Urządzenie takie powinno być prawidłowo zainstalowane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zawsze oznakowane znakiem CE. Urządzenia nieoznakowane, w których nie można nawet stwierdzić kraju pochodzenia, mogą posiadać fabryczne uszkodzenia lub wadliwie wykonaną obudowę, co może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub wystąpienia awarii po krótkim czasie użytkowania. Nowoczesne urządzenia elektryczne są zazwyczaj wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. Zakup nowego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym powinien być poprzedzony sprawdzeniem, czy instalacja elektryczna jest przystosowana do jego podłączenia, np. zgodność napięcia, dopuszczalne obciążenia. Większość sprzętu AGD wymaga zastosowania instalacji uziemiającej. Nie należy dotykać uszkodzonych elementów, które mogą być pod napięciem. Nie wolno używać podczas kąpieli takich urządzeń elektrycznych jak suszarki, golarki, lokówki. Należy unikać dotykania mokrymi rękoma urządzeń zasilanych prądem. Należy zwracać uwagę na możliwość uszkodzenia przewodu zasilającego, na przykład okręcenie nim gorącego żelazka może spowodować jego uszkodzenie. Uszkodzone przewody zasilające nie powinny być naprawiane. Należy je wymienić na nowe i dokonać tego powinna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Niewskazane jest wyciąganie wtyczki z gniazda sieciowego ciągnąc za przewód. Niesprawne lub uszkodzone urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej. Domowe urządzenia elektryczne, jeśli nie są użytkowane, nie powinny być pozostawione pod napięciem przez dłuższy czas. Dlatego wskazane jest wyłączenie urządzeń z gniazdka, na przykład przed zaplanowanym kilkunastodniowym urlopem. Nagła awaria sieci elektroenergetycznej lub wyładowanie atmosferyczne może być przyczyną uszkodzenia tych urządzeń lub ich zapalenia. Z tego samego powodu należy pamiętać również, by wyłączyć sprzęt z sieci podczas burzy. Obejrzałeś materiał dotyczący zabezpieczenia przed porażeniem i pożarem wywołanym spięciem elektrycznym urządzeń. Przejdź teraz do pozostałych materiałów zamieszczonych na platformie.